Witam w kolejnym filmie. Co prawda nie wiem, ile dam radę nagrywać, bo mocne słońce, chyba że zaraz sobie założę okulary. Okulary założyłam, dam radę. Albo gdzieś się jeszcze może zdarzy fragment drogi w cieniu, to będzie jeszcze lepiej. Powiem szczerze, nie wiem, co wygrało w głosowaniu, dlatego że nie sprawdzałam. Niemniej tak naprawdę to wynik głosowania spowoduje to, że będzie określona kolejność stawiania. Coś będzie pierwsze po prostu się pojawi do obejrzenia. Natomiast generalnie wszystkie tematy są ważne. I kwestia aldehydów, i kwestia labdanum, i kwestia ambry, i kwestia patchouli. To są wszystko bardzo ważne kwestie, ponieważ poziom mitów względem tych kwestii jest po prostu przeogromny. Zacznę może od aldehydów. Po prostu, jeżeli dokonujemy, bądź wydaje nam się, że aldehydy to po prostu tylko ta kwestia jak piątka, jak aldehydowy ubigoń, dosyć aldehydowe, nie wiem, 24, chyba tak, ciężka nazwa, z Hermesa, ten klasyk taki mydlano-aldehydowy, to niestety, ale jesteśmy w błędzie. Można jeszcze, że tak powiem, dokonywać określeń typu klasyczne aldehydy, mydlane aldehydy. Ale mamy nieporozumienie na, że tak powiem, dwóch obszarach. Po pierwsze, są inne składniki, które mydlaność tworzą w perfumach. Są nawet lepsze składniki, które tworzą ciekawszą, bardziej szlachetną mydlaność niż aldehydy. To jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia to pojawiają się też hasła drogi jakości aldehydy. No niestety prawda jest taka, że aldehydy są składnikami tanimi. To one nie tworzą wartości, że tak powiem, kwotowej zapachów. Drogie składniki to różne ekstrakty, to różne absoluty, to różne esencje. Głównie absoluty różne, więc są składniki drogie, są składniki niedrogie. Aldehydy są często składnikami zadaniowymi i nie są drogie. I teraz przechodzimy do drugiej części nieporozumienia. Czy aldehydy to ten efekt, co w piątce? Między innymi też, to jest, że tak powiem, jeden z aldehydów, ale mamy aldehydy, nie wiem, cytrusowy, brzoskwiniowy, zielony, taki, który pachnie kwiatowo, taki, który pachnie jak marcepan, zielony jak zielone liście, nie wiem, wiosna, cytrusowy, jak sama nazwa wskazuje, mandarynkowy aldehyd, mandarina, ale jakby no tego jest tak naprawdę dużo, jedne udane, drugie, jedne bardziej, inne mniej. Ale nie ma czegoś takiego jak jednoznaczne określenie, coś pachnie aldehydowo. Bo to jest w znaczeniu bardzo potocznym, nie jest to w znaczeniu merytorycznym i rzetelnym, dlatego że skala, zakres aldehydów jest bardzo różna i aldehydów mamy bardzo dużo, jedne lepsze, drugie gorsze, jedne całościowo, także powiem bardziej mocniej dusze, inne bardziej zadaniowo, ale pamiętajmy też o takich kwestiach, że aldehydy są różne i pod kątem jakości, pod kątem ich używania, pod kątem całościowym, ale też pod kątem zapachowym. Jedne bliżej natury, inne mniej. I jakby to, jeżeli nam się wydaje, że była prawda natury, to muszą być naturalne składniki, niekoniecznie. Są czasami syntetyczne składniki, które tę prawdę potrafią stworzyć, ale są też składniki syntetyczne nieudane, a są też składniki naturalne, gdzie coś poszło nie tak, więc jest po prostu różnie.